Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. I cóż, pogoda niestety nie dopisuje. Trzeci dzień czy czwarty dzień leje, a ja sobie dubę. Stary nowy nabytek, który mogliście zauważyć na społeczności, pług trzyskibowy, unia grudziądz. Po małych modyfikacjach stacha, także tak, co tu wam mogę powiedzieć? No, nowe lemiesze będą, oczywiście, tutaj dwie te płozy. Kupiłem te dwie dłuższe, choć tak naprawdę powinna być tylko ta dłuższa dana na ostatni korpus, ale to tam niech będzie. Kupiłem. Miałem takie koło z samochodu, zostało. I postanowiłem przerobić koło metalowe na takie koło gumowe. Z tego względu, że no możecie zauważyć, jaka jest różnica. Tutaj już jest dziura. I porównajcie sobie, jakie ono jest względem szerokości. Na piaskach koło to zapada się metalowe. No i po prostu ciężko po prostu ustawić zadaną głębokość orki. Natomiast na takim kole, no to już wiadomo, ta powierzchnia styku z ziemią jest już większa i to koło nie będzie tak zapadać się w gruncie. No i co tutaj, no musiałem delikatne przeróbki zrobić. Tu musiałem większą średnicę rury dać, bo ośka tutaj pod te koło ma 40 mm. Nowy zgarniacz, bo tamten był też mały i tutaj był za krótko zagięty, także nowy zgarniacz będzie go trzeba uciąć. No tutaj jeszcze będzie to do czyszczenia, na razie było tylko tak przymierzone, żeby to po prostu spasować. I co? Wjadą nowe odkładnie śrubowe, że tak powiem, jeszcze takich nie miałem. Na internecie czytałem, że no przy takich polskich pługach robią robotę. Możecie zauważyć, no jest przekręcona, dość mocno jest wykrzywiona. No wiadomo, piersi też śrubowe, ścinacze. Tutaj są mocowania, gdzie są mocowania? Mocowania ścinaczy są tam i jeszcze muszę kupić, kupiłem te trójkąty, to są podpory lemieszy. No i stopka na ostatni korpus. I co ja tutaj mogę wam powiedzieć? Ścinacz mam od tamtego pługa, na razie go Karol wziął. Trzeba teraz składać, że tak powiem, utnę sobie to. Poprzyspawuję te trójkąciki, podpory lemiesza. No i będę go składał jakoś, no bo czas nagli. Jak zrobi się pogoda, to będzie trzeba orać. Ale zobaczymy, jeszcze dwa dni ma padać niby u nas. No dzisiaj teraz troszeczkę taka jest aura. Trochę pada, trochę nie pada. Zobaczymy, jak to się... jak wytrzyma to do końca dnia. Także co, no kołeczko robi robotę. Na trzy śruby przykręciłem. Ogólnie piasna miała 4 otwory, a koło na 5. Przewierciłem. Przewierciłem, no i zrobiłem na 3. Myślę, że się nie urwie, także tyle. Dobra, działam dalej. No, jak widzicie, dwa korpusy już są uzbrojone praktycznie w 90%, już nastała noc, a ja się kurde morduję, a to śruby nie pasowały, a to nie pasowały otwory, bo lemierz wystawał za bardzo tutaj za pierś. Musiałem wiercić, trochę spawarką upalać, bo na stołowej, no to wiecie, nie ma jak tego wziąć, by trzeba było odkręcać, nie chciało mi się. To spawarką trochę będą większe otwory, to tam raczej nic nie powinno się dziać. I założone są dwie całe już korpusy z odkładniami, z piersiami i z lemieszami. I tam założyłem ścinacz. Mam te uchwyty takie specjalne pod ścinacze, to są tak jakby do większych pługów.
Stachu się troszeczkę rozpędził. No trochę nie pasuje, nie wiem, trzeba będzie troszeczkę to przerobić. Ale chcę złożyć już ten korpus do końca, przykręcić i wtedy będę modził, jak te ścinacze usytuować. No bo jak możecie widzieć, no z pługów grudziąckich to ścinacze są przymocowane na te dwie śruby tutaj i one są tutaj. Ja chciałem je dać trochę inaczej. No i tak to wyszło, że troszeczkę nie pasuje. Jakoś się może przekręci, ale czy one będą spełniać swoje zadanie, dopiero okaże się w polu. Także co, zakładam kamerę na głowę i pokażę wam, jak to tutaj wygląda skręcanie. Chociaż te jednej odkładni, no te podpory lemieszy poprzyspawiałem na każdy korpus. No niektóre były dość mocno wyjechane, niektóre jakieś takie nie wiadomo co to było. No pług kupiony od znajomego, no już nie orał, ja wiem, jedna skiba była odkręcona, no to jedną dostałem, żeby nie było, dostałem od mojego kolegi, muszę jeszcze mu dobrą flaszkę postawić za to. I tak, zakładam kamerę, o kotek przyszedł, nawet dwa przyszły. Zakładam kamerę i będziemy skręcać piersi i odkładnice. Jeszcze tutaj te mocowania to później. I chciałem to jeszcze pomalować, żeby już było z głowy, żeby wyjechać tym na podwórko, bo są inne projekty do realizacji, ale to dowiecie się dopiero w kolejnych odcinkach. No to dobra, nie przedłużając, zakładamy pierś. Śruby powinny teraz pasować, tutaj troszeczkę z pawareczką liznąłem, także powinno to być. Zakręcimy sobie, złapiemy. Tak naprawdę to wszystkie śruby można dociągnąć, że jak się podniesie na pługu, podniesie się na ciągniku pług i wtedy, o, teraz już lepiej to pasuje. Schylać się to, wiecie, to niestety trochę już waży. Trochę już to waży ten pług. Samemu ciężko będzie go cokolwiek przestawić czy coś. Tak jak z dwójką. Dobra. Śrubki sobie trzeba jakoś sobie, kurde, pomóc. A muszę wstać. Ciekawe, jak będą się spisywać te odkładnie. No jestem ciekaw, czy coś pomogą. Czy po prostu... O kurde, coś, co to takie ciepłe? Pomogą, czy po prostu będzie tak, jak było? Tak. Tutaj się trochę niby nie zgadza. Ale tyle to tam może być, nie? W sumie można by młotkiem szczelić, to by ją delikatnie wyprofilowało. Dobra, cyknę se to młotkiem i widzimy się za chwilę, jak już to skręcę. Pokażę wam, jak to się będzie prezentować. No wszystko już zostało złożone. Tak się prezentuje, fajnie to wygląda, widać, że odkładnie są śrubowe, jest widoczne wykrzywienie i taki oto mój pomysł na ten ścinacz, ale to tak i może być, muszę coś wymyśleć, bo będziecie hejtować, że co ty, Stachu, zrobiłeś z tym ścinaczem. No to ten ścinacz nie pasuje, bo to jest oryginalny, tak jak mówiłem, na te dwie śruby jest mocowany.
Coś muszę zmodzić, najwyżej jakieś otwory przewiercę w nimi i coś się przymodzi. Także jakiś pomysł wpadnie mi do głowy, to włączę kamerę i pokażę wam, jak to będzie wyglądać. No. Także widzimy się, jak coś wymyślę. I tak, Puk się już prezentuje. Wszystko już pozakładałem, stwierdziłem, że tak te ścinacze pomontuję. Na razie one są przymocowane tylko na jedną śrubę, ale bardzo dobrze dociągnięte, także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli będą się sprawdzać w takiej pozycji, tak zostawię. Zamontuję koło i wyjadę z garażu i pokażę wam już na podwórku, jak on się prezentuje w całej okazałości. I tak prezentuje się przy ciągniku. Jest go trochę. No, 60 będzie miała co robić i jak ktoś tam pisał w komentarzach, że teraz stachulem jeszcze nie pourywa. No zobaczymy. Kółeczko elegancko. Kręci się. No, ono delikatnie ze skosa jest, bo tutaj jest luz na tym. Powinno być, o tak. Jest luz na tym sworzniu już tutaj w środku. Ale to tam nie ma jakiegoś wpływu. No tutaj, jak widzicie, są spawane te podpory. Trochę tak nie do końca niektóre rzeczy pasują, ale to wiecie. Tam musiałem trochę wyciąć. No i pozamazany na kolor czerwony. No, czerwony mówię. To ja daltonista jestem. Na kolor zielony. Brunarowski, taki jak przyczepka. Zobaczymy, jak on będzie orał. Także cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie, oceniajcie, jak wam się podoba renowacja tego Puga. Czy on będzie w ogóle orał, czy nie. Ten lemierz tak bardziej idzie płasko, ten tak średnio, ten też bardziej płasko. Ta słupica gdzieś troszeczkę jakaś gdzieś zwichrowana, czy coś, nie wiem czemu taka jest. Miałem trochę problemów, żeby dopasować te deski, deskę i tą pierś. Tam by gdzieś ten spód tak gdzieś, nie wiem, niewygięty był czy coś, no nie wiem. Z tymi pierwszą i ostatnią bez problemu, tylko z tą środkową trochę było kombinowania. Ale zobaczymy, no, powinno działać. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Jeżeli wam się filmik spodoba, zostawcie komentarz i subika. I pozdrawiam was do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.